Witam Was serdecznie, Katarzyna z Meksyku. Dzisiaj Wam pokażę, jak wypełnić oto ten formularz, tą deklarację celną, w momencie, kiedy przylatujecie do Stanów Zjednoczonych, jesteście właśnie zobligowani wypełnić oto tą kartkę. Bez względu na to, czy przylatujecie samolotem, czy może samochodem z północy z Kanady, czy z południa z Meksyku, jak i promem, więc każdy musi wypełnić oto tą kartkę. Ja jak leciałam do Stanów Zjednoczonych, już 2 godziny przed przylotem stewardessy rozdawały właśnie oto ten formularz, więc na spokojnie w samolocie można było sobie jeszcze po prostu go wypełnić, bo troszeczkę pytań tutaj jest. Więc ja teraz krok po kroku powiem Wam, co wpisać po prostu w danym punkcie i jak to wyglądało właśnie u mnie, co ja tutaj po prostu wpisałam. Tak ten formularz prezentuje się z przodu. Na tej głównej stronie macie właśnie te główne pytania, na które musicie odpowiedzieć, jak imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, gdzie będziecie przebywać podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, jak i również, czy przywozicie jakieś produkty, produkty spożywcze. Zaraz to będziemy wszystko omawiać dokładnie, a na drugiej stronie jest informacja po prostu dotycząca cła, a na dole macie właśnie tabelkę, którą należy uzupełnić w momencie, kiedy po prostu musicie zapłacić cło oraz ich wartość. Więc przechodzimy do omawiania poszczególnych punktów i co należy po prostu wypełnić. Teraz omówię Wam, co dokładnie należy wpisać w danym podpunkcie. Przybliżę. Ok. Zaczynając od punktu pierwszego. Family name oznacza nazwisko. W pierwszej linii wpisujemy nazwisko. First given. To też jest punkt pierwszy. Druga linia. Pierwsze imię. Middle. Drugie imię. Jeżeli ktoś nie ma, wpisuje kreskę. Data urodzin, podpunkt drugi, miesiąc, dzień oraz rok. Podpunkt trzeci, ile członków razem z Tobą podróżuje? Jeżeli podróżujecie sami, to 0. Jeżeli podróżujecie na przykład z dwójką dzieci, 2. Podpunkt czwarty jest bardzo, bardzo istotny. Należy znać dokładny adres zamieszkania, w jakim miejscu będziecie przebywać podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli to jest hotel, wpisujecie dokładny adres łącznie z kodem pocztowym, z nazwą, tutaj z miejscowością oraz stanem. Jeżeli to jest, po prostu lecicie do znajomych, to również wcześniej warto dowiedzieć się po prostu dokładny adres, a najlepiej po prostu spisać sobie go na kartce i mieć w portfelu. Podpunkt piąty. W jakim kraju został wydany paszport? Ok, i teraz Wam pokażę na podstawie przykładu, internetu, więc jak wiecie, Republika of Poland, czyli albo wpisujecie tutaj Republika of Poland, albo tylko Poland. Ok, przechodzimy dalej. Podpunkt szósty. Numer paszportu. Numer paszportu również jest w Waszym paszporcie na tej głównej stronie. Tu jest taki wzornik z internetu. Tutaj, po prawej górnej stronie zazwyczaj są literki i numer. Numer paszportu, czyli dokładnie musicie całą tą nazwę spisać. Do punktu szóstego. Ok. Dalej. Punkt 7.
kraj, w którym jesteście rezydentem. Jeżeli po prostu jesteście właśnie obywatelami, wpisujecie Poland. Numer 8. Jakie kraje zostały odwiedzone podczas przylotu do Stanów Zjednoczonych? I tutaj na przykład wylatujecie z Krakowa, z Balic, kolejno macie przesiadkę w Frankfurcie i przesiadacie się do samolotu, który już leci na przykład do Stanów Zjednoczonych. Czyli wpisujecie Poland, bo Kraków, Frankfurt, czyli German i tyle. Numer 9. Tu jest nazwa linii lotniczych oraz numer lotu, ewentualnie nazwa statku. I tutaj też pokażę Wam na przykładowym bilecie, który mam z internetu, troszeczkę oddalę. Bilet zazwyczaj tak wygląda. I tutaj spisujecie właśnie, tu jest ten przewoźnik, czyli LH jako Lufthansa i numer. OK. Numer 10. Główny cel wizyty przylotu, czyli czy po prostu to jest Wasza podróż biznesowa. Jeżeli tak, wpisujecie yes, jeżeli nie, to no. Jeżeli po prostu turystycznie wyjeżdżacie do znajomych, czy po prostu przez jakieś biuro podróży, to uzupełniacie nie. Punkt 11. Punkt 11 ma aż 4 takie podpunkty. I w nim jest, co przywozicie na terenie Stanów Zjednoczonych. I wszystkie te rzeczy są zabronione. Na przykład w punkcie A, jak owoce, warzywa, nasiona, czy B, mięso, jakieś zwierzęta, czynniki chorobotwórcze, czy może po prostu przebywaliście ostatnio na rancho, również zaznaczacie tutaj w tym punkcie 11 wszystko no. Nawet nie próbujcie przewozić po prostu nic z tych rzeczy, bo później będą z tego wyciągnięte spore konsekwencje. Punkt 12. Czy mieliście do czynienia na przykład ze zwierzętami, jakimiś strzodą chlewną, tak to się chyba mówi, strzodą, lub na farmie po prostu byliście i przebywaliście z jakimiś zwierzętami, więc ja myślę, że mimo, że jak na przykład byliście u cioci, albo u wujka, albo u babci na farmie i dotykaliście jakąś krowę albo konia, lepiej zaznaczyć no. Z tego powodu, że oni będą dochodzić po prostu, jak po prostu przebiegała ta Wasza podróż i będą się obawiać, że możecie po prostu zainfekować Stany Zjednoczone. Punkt 13. Czy przywodzicie ze sobą przynajmniej tutaj ponad 10 tysięcy dolarów, czy tam około 40 tysięcy złotych w gotówce? Więc lepiej tego też również nie przewozić, nie mieć w gotówce tyle pieniędzy, bo ewentualnie celnik później może Was cłem obciążyć. Punkt 14. Punkt 14 mówi, czy macie właśnie coś na sprzedaż. Tak, articles for sale. Więc jeżeli po prostu zaznaczacie jest, no to również możecie być obciążeni cłem. OK, i ostatni punkt 15. Residence, czyli to jest dla osób, które mają zieloną kartę, ewentualnie dla osób, które po prostu mają obywatelstwo, a visitors po prostu dla odwiedzających. I tu należy podać wartość dóbr, jaką macie przy sobie, czyli na przykład jak macie laptop, telefon, załóżmy, że coś jest warte, nie wiem, 3000 dolarów. Powiem tak, ja zawsze tu uzupełniam zero i jeszcze nigdy nie miałam z tym problemu. Z tego powodu, że doszły mi słuchy, że bywa tak, że można być obciążony później cłem również, więc lepiej tutaj wpisać zero, żeby nie mieć żadnych problemów.
Okej, na samym końcu z lewej signature oznacza Twoje imię i nazwisko, dokładnie, czytelnie raczej napisać. Data, miesiąc, dzień, rok. Pamiętajcie, że w Stanach właśnie jest odwrotnie. Jest najpierw miesiąc, później dzień, a później rok. Na drugiej stronie już nic nie uzupełniacie. Tu są dane dotyczące właśnie cła, czy po prostu tutaj jest tabelka, która również tyczy się, jak chcecie coś odslić, więc tutaj się nic raczej nie uzupełnia. No, więc tak się przedstawia właśnie ten druk. Można sobie wydrukować przez internet w domu przed przyjazdem do Stanów, spokojnie wypełnić i później ponownie na terenie samolotu wypełnić ponownie. Tak wygląda nasza przykładowa uzupełniona deklaracja. Więc tutaj od samej góry mamy nazwisko, imię Anna. Anna nie miała drugiego imienia, więc kreskę postawiłam. Punkt drugi, tutaj jej miesiąc, datę urodzenia oraz rok. Punkt trzeci, podróżuje sama, więc 0. Punkt cztery, dokładny adres zamieszkania oraz, że to jest właśnie hotel Sheraton Atlanta City, czyli tutaj Atlanta jako miasto. Stan Georgia, czyli tu w skrócie GA, można również wpisać całą nazwę. Punkt piąty, tu jest, gdzie został wydany paszport, czyli w Poland. Paszport, numer paszportu, więc przypominam, dalej na podstawie właśnie swojego paszportu, tutaj z prawej górnej strony mamy dwie literki zazwyczaj i numer, więc przepisujemy to. A później w punkcie siódmym, że jesteśmy rezydentami Poland, oraz punkt ósmy mówi, przez jakie kraje po prostu przelatywaliśmy, czy przebywaliśmy, po prostu przejechaliśmy po prostu podczas docelowego miejsca do Stanów. Więc tutaj jest Poland, German. Przykładowo. Ok, punkt dziewiąty. Punkt dziewiąty, tak jak wspominałam wcześniej, mówi o liniach lotniczych oraz jego numerze. I tą informację, pamiętajcie, będziecie mieć ze swojego biletu. I ona jest zazwyczaj zawarta tutaj w prawym rogu, co tu jest flight NO i przewoźnik, carrier, czyli LH Lufthansa i następny numer. Więc to po prostu uzupełniamy tutaj. No i tak, punkt dziesiąty, czy to jest nasza podróż biznesowa, czyli nie. I punkt jedenasty, oczywiście wszystko zaznaczamy nie. Oczywiście punkt dwunasty również zaznaczacie nie, bo po prostu czy mieliście właśnie do czynienia z jakąś trzodą chlewną, czy coś takiego, więc też nie. Punkt 13, czy po prostu przewozicie ze sobą powyżej 10 tysięcy złotych, więc też nie. I raczej tutaj nie polecam przewożenia właśnie dużej gotówki, bo później może być odsylona. Punkt 14, tutaj jest informacja, która mówi, czy mamy jakieś rzeczy na sprzedaż, więc też nie. Oraz punkt 15, tutaj tyczy się po prostu nas, czyli tych visitors, jaka jest wartość tych naszych dóbr, jaką mamy, czyli tutaj uzupełniamy 0. Oraz z lewej Anna Kowalska, jej podpis. I tu jest, pamiętajcie, w Stanach jest odwrotnie data, więc najpierw jest miesiąc, dzień i rok. Więc tak wygląda właśnie oto ten formularz uzupełniony. Ok, tak wygląda właśnie z tyłu, więc tutaj już nic nie uzupełniacie. Tak to się właśnie prezentuje. Ok, więc jak już macie uzupełnioną tą swoją kartkę, i tak jak mówię, najlepiej zrobić sobie to wcześniej, a w samolocie na spokojnie,
nie stresować się później, więc... Ale jakbyście zapomnieli albo zgubili po drodze, to też się nie martwcie, bo jak zalądujecie, musicie przejść przez taki wielki korytarz i później ustawić się do takiej ogromnej kolejki, żeby po prostu celnik was sprawdził, więc tam również są formularze, więc też można je po prostu wypełnić. Oczywiście podczas czekania na celnika nie można tam używać absolutnie telefonu, więc zabronione jest używanie telefonu, więc najlepiej po prostu, tak jak mówię, spisać sobie adres i dane, jakie po prostu macie uzupełnić w danej właśnie w swojej deklaracji. Więc ustawiacie się do tej kolejki, jedna kolejka, można powiedzieć, jedne linie, jedne kolejki są dla obywateli, natomiast większość dla turystów. Więc tak, celnikowi dajecie oto tą kartkę, swój paszport, no i oczywiście w paszporcie macie ważną wizę. On poprosi was o ustawienie się, bo chce zrobić wam zdjęcie twarzy, zeskanowanie tutaj poszczególnych palcy, no i zazwyczaj po prostu zada Wam pytania, po co przylatujecie, na jak długo. Są to różne pytania w zależności od po prostu od celnika, więc ja dostałam pytanie, po co przylatuję, na jak długo, kiedy wylatuję i w ogóle do kogo przylatuję. I to ich właśnie interesuje głównie po prostu, aha, i co robię, bo pytanie co robię, czyli po prostu jak nie macie po prostu pracy, nie macie pracy w swoim kraju, czy po prostu w miejscu, gdzie mieszkacie, albo po prostu zostaliście zwolnieni, albo po prostu skończyliście już studia i też jesteście bez pracy, dla Amerykanów jest to taki sygnał, że może chcecie zostać tam nielegalnie, więc warto o tym pamiętać, żeby po prostu uzasadnić to odpowiednio. Ok, kiedy już celnik was sprawdzi, z powrotem dostajecie tą kartkę, z powrotem dostajecie paszport, odbieracie swój bagaż i przechodzicie również, jak już przy wyjściu jest, też celnik stoi i czasem bywa tak, że poprosi właśnie was o tą karteczkę i jeszcze zada wam pytanie, czy macie jakąś kanapkę, czy macie jakieś mięso, czy macie jakieś właśnie produkty spożywcze, czy macie warzywa, owoce, bo pamiętajcie, one są niedozwolone na terenie Stanów Zjednoczonych. W momencie, kiedy przechodzicie kontrolę celną, tam są wielkie pojemniki, jak coś wam zostaje po prostu w bagażu, czy po prostu w jakimś bagażu podręcznym, to od razu to wyrzućcie, żeby po prostu nie mieć problemu. Więc on jeszcze dokładnie was pyta, czy po prostu nie macie jakichś produktów. Czasem zdarza się tak, że... losowo biorą na kontrolę osobistą, więc jak na przykład im się, nie wiem, nie spodoba walizka albo po prostu z jakichś powodów, więc no będziecie musieli po prostu poświęcić na to więcej czasu. Okej, więc mam nadzieję, że podobał się wam ten filmik. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuka w górę. Mam nadzieję, że będzie pomocny dla was w podróży do Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam was serdecznie, Katarzyna z Meksyku.